Cześć, jesteśmy Młodzieżą z Gminy Miłki i bierzemy udział w projekcie Równe Szanse. Nasza grupa liczy dużo utalentowanych nastolatków. Ostatnio mieliśmy spotkanie na przykład z panem Patrykiem Mikiciukiem. Zapraszamy! Zapraszam was na wirtualny spacer po Izbie Pamięci Marcinowej. W tej części znajduje się wyposażenie dawnego pokoju, takie jak radio czy gramofon. Na ścianie wiszą stroje kobiet z zespołu Marcinianki, które wykorzystywały na różnych imprezach okolicznościowych bądź festynach. Znajdują się zdjęcia zespołu Marcinianek, a dalej znajdują się zdjęcia mieszkańców i zdjęcia z remontu izby. W izbie znajduje się stary kaprowy piec, na której gotowano obiady i pieczono w nim chleb. W dawnych czasach chłopi po ciężkiej pracy w polu zasiadali do jedzenia. Tam znajdują się stare monety i banknoty i wydarki. I przybory do włosów, tygierstwa, coś takiego. Na górze są jeszcze ukazane stare egzemplarze książek oraz słowników, nawet jest przewodnik rolniczy. Dawniej kobiety prały ubrania na tarze. Następnie szły one do magla, w którym suszyło się je. Za moich czasów, jak ja miała 20 lat, to ja grała w teatrze. O, witaj w domu! Witaj, gospodarzu! Witaj, Henryku, usiądź! Gospodarzu, za córkę dam ci 4 prosiaki, 4 krowy, 4 worki pszenicy i 4 hektary. Mało, wesele trzeba odprawić. To dorzucę jeszcze 2 tradycje prosiaki. Czas wypełnić. Gospodarzu, pasuje? Pasuje. Nie! Katarzyno! Katarzyno, czekaj! On ma 100 hektarów, wracaj. 100 hektarów? 100 hektarów, wsiadaj szybko. Babka ci teraz powie. Na 100-hektarowym polu możemy zrobić wielkie wesele. Ale stop, stop, 100 hektarów jest moje. Jak to twoje? Niemożliwe. Moje? Bo twój syn powiedział, że mi jeszcze ciebie dorzuca. Mam dziadka wdowca. Nie dorzuca? Tak. Nie? Ciebie. Starą, schorowaną babę? Bo powiedział, że z tobą się wytrzymuje. Ze mną nie wytrzymujesz? Nie wytrzymuje. Niedorzeczne. Powiedział, że mi jeszcze nawet dopłaci. Co? Ale wesele się odbędzie. Odbędzie się, Henryku. Zapraszamy was do Izby Pamięci Marcinowej Woli na weselicho. Znajdujemy się w ostatnim pomieszczeniu w Izbie Pamięci. Znajdują się tutaj stroje ludowe oraz 2 zabytkowe kufry. Jest tutaj też łóżko, na którym siedzę. I biała... stara kołyska, w której leży dzieciątko w postaci lalki. No, dobra, dalej. Dobra, nie śmiejmy się, dobra. Matko, nie! 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 Matko, tak! Tu są zdjęcia, jeszcze raz. Proszę, proszę. Dawniej kobiety prały ubrania na tarze.